O, tutaj coś możemy pospotować. Z drugiej strony, z lepszej. Co, kliknijmy, żeby wiedzieli, gdzie jadę. Trzy arty. Fajne kąski na koniec. 600 damage na nich zrobię. Jak zdążę, oczywiście. Równie dobrze może mnie drużyna rozszarpać. Mogę też nie dożyć końcówki bitwy, to też jest inna bajka. Ależ jolo. Czekamy 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Już się nie powinno świecić. Dobra, to jedziemy po te arty. A, udana bitwa. Mimo że jolo z systemem przeciwników totalne.
A to jest dla odmiany kolejna bitwa, w której nic nie zrobię. Więc spróbujemy tutaj podjechać, spotkać co tu jest i zobaczmy co przyjedzie. Jak przyjedzie te 43 albo LTG, to uciekam. Kuźwa, genialny setup tu jedzie po prostu. Pokieresowany z okrutnym, trzeba stąd spadać. Musimy dowódcę naprawić. Świeciłem się, czy strzelali w kogo innego? Nieważne, 669, 190, 800, mało, ale nie, mogło być gorzej. Oczywiście, jak widzicie, drużyna się składa jak domek z kart, więc nawet nie ma o czym dyskutować. Ile, że pojechali na flankę ciężki zamiast medów, też na niej przegrywają. Dobra, pojedziemy na dół, spróbujemy pospotować stąd. A potem będziemy się zastanawiać, co się będzie działo dalej. U nas jest niby 1375, jest magazynkowiec, Easy 8, Type 58, M4, jest trochę tych medów.
Tego setupu tam nie przepchamy, to nie ma szans. Patrz, ten Churchill coś zagra. Wybitnego. Po prostu nietrafialny czołg. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Dorwaliśmy go. Trzeba zniknąć, żeby mnie Arta nie zabiła. My teraz będziemy przemykać, wykorzystując teren, żeby się nie podładować pod jakiegoś SU 100M1, który gdzieś tu będzie stał. O, nasi wygrali na Sacred Valley, jak nie ma. Jest i sustawem jeden. I nie ma sustawu nic. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. To musiał poczuć. To musiał poczuć. Jednego mniej. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Piękna bitwa. Piękna bitwa. Druga masterka dzisiaj. No tutaj słaba bitwa. Skapowali basety. No ale ładnie. Najlepsze było to SU-100 M1. Za 850 dostał w dupę od KV-2. Jak się chłopak ucieszył, faktycznie podwoił swoje hapsy, znaczy swój damage. Dobra, setup taki, że jedziemy w C1. Tam z STRV przyjdzie typę 64, przyjedzie, Traffic przyjedzie, wszystko tam przyjedzie, ale mam już dość kampinetu po krzakach. Wolę zginąć w walce, niż po prostu bezsensownie tam stać, po prostu i świecić nikomu. C3, 4, 8, 5, gdzie?
Jedź się nie zatrzymuj. Jest moi gąsy. Pięknie. Aż go nie trafiłem. To musiał poczuć. Szybciej. Boże, jakie to są wolne te pociski. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Cel poza zasięgiem. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Gąscy, dobrze. Baniutki we mnie mierzy. Jednego mniej. Dorwaliśmy go. Masz ten też we mnie. To musiał poczuć. W dziesiątkę. Bidna arcina. No i typek 164. Nie umiera jeszcze. Nie pozwoliłem ci umrzeć, miałeś się chować. To musiał poczuć. Weszło jak w masło przeciwnika. Elegancka bitwa. Elegancka, 1175 i 1000. O to chodzi. No i masterka wpadła, też miło. ...92,21, tak? Czyli o 1% żeśmy się podnieśli w międzyczasie. Ale to trzeba mieć cały czas dobre bitwy, to nie może być tak, no tak to będziemy się cofać. No, będziemy wbijać oczywiście na klasztor. Boimy się kromki, która może tam przyjechać i typa 64. Proszę drogi. No ale co wy chcecie? Dołączyłeś do plutonu. Do roboty.
Kromek, mam też kromka i wiem, jak ma niecelne działo. Celowniczy dostał. Strzelamy na ślepo. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Więc proszę mi tu bez takich chamskich snapshotów. Kampę grają chamską chyba, bo tu dwa czołgi się świecą. Check. To musiało boleć. Jasne, kurde, po prostu kocham to. Stój tu. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Wynośmy się stąd. Słabe to było. Nie ogarnąłem. Ale 1200 kombajnet jest, to nie powinienem spaść. Nie urosnę, ale nie spadnę. No tutaj raczej chyba nie mamy dylematu przy tym setupie. Jedziemy tutaj za ten domek. Będziemy polować na te 150 kafowie do NSK. Pewnie Matylda też tam przyjedzie. Kurde, ja mam był ciut szybszy, jeszcze 44 na godzinę, to już byłoby w ogóle idealny czołg. On z notabene w oryginale był szybszy. Gdzież ten ciężki czołg przyjechał? Boże.
No, bez sensu po prostu. Zero wsparcia gdzieś z tyłu, z czegokolwiek przy ciebie. Po prostu jeżdżą se tu jak chcą. Jezus, beznadzieja przy ciebie. Takie fajne bicie tam było na dole. No to kurde, nikt mi nie przypilnuje tego. Dobra, przejedźmy się tym wynalazkiem. Dawno nie graliśmy. Winterberg, dzień dobry. Karty nie ma, jest dobrze. Swoją drogą ten Lux to dobrze grał, dobrze to rozegrał. Lukniemy potem po bitwie zobaczyć, czy to był przebłysk geniuszu, czy to jest po prostu jego naturalna gra. Trafiłem cię. Nie trafiłem cię. Chciałem go postawić na gąsce i nie wyszło. No po prostu mistrzostwo świata. No nasze kuźwa ciutroki tutaj stoją, nie? Swoje zrobiłem 1400, no ale dajcie spokój taką bitwę. Przyjechali jak do siebie, nikt ich nie blokuje, po prostu tragedia jakaś. Przegraliśmy jeszcze ten klasztor, no to już w ogóle jakieś. Koleś zrobił taką bitwę i myśmy to jeszcze przerżnęli. Ale jak to się w ogóle stać mogło? Przecież myśmy tam mieli opanowane całą tą część mapy. Klasztor. No co, przepchali się tamtędy? Rozumiem, aby ktoś nie wrócił do obrony. Nie wiem, nie znam się. Głupi jestem. U nas też tak właśnie. Topowe, ciężkie czołgi na tym. Na Ruinbergu pojechały gdzieś kuźwa po prostu jak osiołki. Pojedziemy też troszeczkę taką agresywniejszą miejscówkę, ale z lepszym spotem. Czyli nie na góreczkę tutaj, tylko tutaj w krzaczek. Problem jest tylko taki, że jak się tutaj ktoś wbije, to jestem na patelni i już nie ucieknę. Ale czegoś się nie robi dla wyniku.
prostu lol. Podobało się? Mam więcej. Nie nadają się te pociski AP do snajpienia w ogóle. To jest ten problem tej miejscówki właśnie. Że przyjdzie taki jolo pajac przy ciebie i ci to zrobi. Mówię jolo, bo z tej pozycji, na którą on wjechał, się już nie wycofie, mając czołgi na tamtej flance. Gdzie ten T-150? Aha, on jeszcze w bitwie jest. Wszystko jest w bitwie. Tu jakiejś wielkiej filozofii na tej mapie nie ma, no trzeba jechać tutaj na górkę. Generalnie rozważania na temat górki sprowadzają się do tego, czy jest coś szybszego niż ja, bo jeżeli jest, to nie będę wbijał tutaj, bo sobie mnie ostrzela i zostanę niżej. Ewentualnie, jeżeli nie ma nic szybszego do mnie, to wbijam na tym. Oczywiście jestem stosunkowo wolny, więc dojadę tylko dotąd. Nie ma arty, więc nic mnie nie boli. Zdobycie w górki w 90% w zasadzie przekłada się na zwycięstwo. Więc trzeba ją zdobywać. Porażka na Winterbergu, co wcale mnie nie dziwi. Dobry, snapshot nie jest zły. Pff, jest piękne w tym dziale. Ja wiem, wiem, wiem. Cofnij się, bo mnie zabije. Co nie świeci? Trzeba się ruszyć, bo to przeciwnicy się nie, sami nie chcą podkładać.
Działo jest po prostu radosne. Ładny wynik. Dobrze zgaszona gwiazdka. To oczywiście chowno. Drugi wynik w drużynie 3500. Tu oczywiście polecieliśmy 92-13, nawet nie dużo powiedziałbym. Dobra, grajmy dalej. No jakie mapy dla spotera rosuje po prostu to. Ach, list dziękczynny wysłać. A nic, pojadę sobie w A3. Parę tych tyteków mamy, to może coś się ustawi na wsparcie. Wiesz, żebyś się tak nie za bardzo rozochocił tym rushem. W końcu wiesz jak jest, nie? Ja gram na trafiku, więc tu typek 64 głupotę robi totalną. Wyjedzie tam pod tych, to mu zaraz bombę sprzedadzą te deki. Zmieńmy ten, bo są za daleko na takie snajpienie z apeków. Ale no kurde, wyczekał mnie, bez sensu to zagrałem. Wymiana 100 hapsów, 100 damage'a na garaż to jest zawsze kiepski pomysł. Ile tam ugrałem na tym Crusaderze, tutaj jest bieda, to wiadomo, na te 150. Czemu wyniki bitwy są niedostępne? Co się zaś z tym wotem dzieje? Mogłem tam zostać, nie zjeżdżać przy ciebie.
naklikał się ten kromek i po prostu głupotę zagrałem zamiast grać swoje. Nie ma to po... jest leopard u nich, ale może nie zagra. Dobra, ja spróbuję spotnąć E1. Czemu mi takich map nie losuje na trafiku? Same jakieś kuźwa wynalazki. Dobrego spota mam, tylko trochę wolnawy jestem, te 44 na godzinę to mnie dupy nie urywa, jak lajty jeżdżą po 70. Ale już widzę, teraz dopełznę. Ciekawe, czy mnie spotną ci z boku. Spotnęli. Nasz celowniczy oberwał. Będzie ciężko w coś trafić. Jeszcze mnie Arta zabiła. Nie, za wolny. Ten czołg jest za wolny na taką jazdę. Tak nie możemy grać tym czołgiem. Trzeba było jechać na kurkę. Ale to nieważne. Ważne jest to, żeśmy się sprawdzili. No, tutaj niestety dupę zagrałem totalną.
O, no w końcu jakaś mapa, na której coś można pospotować. Dziękujemy. Akurat nie z tej strony, bo się pewnie nikt nie ustawi z mojej strony na spotowanie. Czy na strzelanie w to, co spotnę. Jezu, sorry, ale coś mnie złapało. No i co? Ktoś z was zrozumiał, co wyklikałem, czy jednak jest problem? Oni się nigdy nie nauczą. Ostatni osioł, który nie umie nawet przez wodę przejechać. Strzela z tego mojego spota? Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Pojazd przeciwnika. Dobra, pozbyliśmy się jednego wynalazka. Ale też nie mamy z kim walczyć. Co mnie zaświeciło? Ten skubaniec. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Jezus Maria, po prostu. No nie mogę grać z takimi drużynami. Popatrzcie się to. Co, byłem ja i Su-85 T-34 zostali na tej flance. Cała reszta pojechała na klasztor i co zrobiła? Umarła. Nie jeździ się na klasztor na tej mapie. Nie przekracza się rzeki. Najpierw się czyści swoją część, a potem się przejeżdża środkowym mostem. Koniec, kropka. Nauczyć się zapamiętać i robić to w bitwie przy ciebie, a nie po prostu, kuźwa, za każdym razem matoły jadą tą drogą przy ciebie. Spotter ich spotuje. Nawet nie dojeżdżają do klasztoru i są zbici przy ciebie. Widzieliście już to nieraz na moich firmach. Nie, kuźwa. Oni za każdym razem, przecież grali już tą mapę z 300 razy pewnie w swoim życiu przy ciebie i za każdym razem tak samo w dupę dostawali i za każdym razem tak samo jadą. Bezrefleksyjni kompletnie. No szkoda się denerwować. Najpierw na początku bitwy gościu się topi, bo nie umie przejechać przez brud na rzece, a potem jest cała reszta po prostu głupot, które drużyna robi. Czasami rozumiem, że jak ktoś jest słabszym graczem i słucha, nie wiem, streamów i tak dalej, w którym po prostu
koksy nadają po prostu na swoje drużyny i na współgraczy. Ale z drugiej strony po prostu naprawdę czasami nie dziwię się, że tak w ten sposób się ci ludzie zachowują. Nie dziwię się, bo po prostu czasami to, co się obserwuje na randomie, to jest po prostu paraolimpiada. Po prostu, no lepiej inaczej się tego nie da nazwać. Paraolimpiada po prostu. No jasne, że rykoszet. Trafię coś. Przecież RNG to jest po prostu troll jeden wielki. Jakżeż on mi tam depresję miał? Nie mam pytań po prostu. Dobra, co my tu mamy z medów? M4, T34 parę sztuk, T67, no powiem szczerze, że jak przyjadą na C1, to nas zamiotą. Trafik Bóg jeden raczej wiedzie, gdzie jedzie. Leo siedzie za mną, M4 za mną. I co? Trochę kicha. No bo typę T34 pojechało się bić z ciężkimi po mordach. Chyba nie, ale ruszcie się tu. Depresję. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. W końcu coś przyjechało. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. Kierowca oberwał. Nie możemy jechać. Kośnica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Marcina zaraz to przyłoży. O co zakład? Szczercin to jest jakiś kuźba po prostu oczadzony.
kuźwa, po prostu idź pan. Nie ma innych czołgów na mapie, nie?